Bardzo jest mi miło przedstawić Państwu dzisiaj zespół Pektus. Na... Jedna czwarta No Pektus. jedna czwarta, tak właśnie chciałam powiedzieć, że w mocno okrojonym składzie, bo na zespół Pektus składa się czterech braci. czterech braci. No niestety trzech z nich jest dzisiaj nieobecnych. Przedstawiam Państwu Tomasza, Tomasza Szczepanika. Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Bo chodzi właśnie o czwórkę braci Szczepaników, a Spotykamy się przy okazji wydania nowej płyty album "Pectus" akustycznie. To wasze najnowsze, najnowsze przeboje, tym razem w akustycznych aranżacjach. No i właśnie tutaj moje pytanie: co jest trudniejsze dla muzyka? Czy tworzenie nowego utworu, pisanie nowej piosenki, nowej muzyki, czy Wymyślanie całkiem nowej aranżacji do takich przebojów, które znacie, które gracie po raz tysięczny na, na koncertach. No to rzeczywiście temat rzeka. No ale całe nasze życie muzy, muzyczne to jedna wielka inspiracja i, i różne projekty, w których bierzemy udział, ciągle nas zaskakują i jakby rzucają w nieznane wody. Ta współpraca też z Włodkiem Pawlikiem była, można tak kolokwialnie powiedzieć, bez napinki. I po prostu spotkaliśmy się z Włodkiem na jednym z koncertów telewizyjnych, kolędowych, bardzo lubimy to robić. I tam śpiewaliśmy po góralsku, bardzo wysoko, śpiewem wielogłosowym i tym ujęliśmy Włodka. Potem się zakolegowaliśmy, i, i padło takie, takie pytanie: A może byśmy coś yy, razem yy, zagrali i zarejestrowali? Więc yy, to nasze życie muzyczne, tak jak wspomniałem, ciągle nas zaskakuje, i, i nigdy nie wiadomo, z kim i gdzie uda się. Yy, albo nagrać coś zupełnie nowego, jak na tej płycie jest tylko jeden, jeden utwór premierowy, napisany właśnie dla Włodka, albo um, ująć te piosenki, te utwory, które już my dobrze znamy, a część na pewno słuchacze też dzięki antenie Polskiego Radia miała okazję słyszeć, właśnie w aranżacjach bardzo intymnych, bardzo bliskich zależało nam na wrażeniu takim, jakbyśmy grali w tym samym pokoju co, co słuchacz. Ale I dobrze, chyba to się udało. Dobrze się czuliście w tych aranżacjach, tych właśnie osobistych aranżacjach jak Tak, mówisz? po prostu em, w skrócie mówiąc, wzięliśmy instrumenty do ręki, gitary akustyczne, baz akustyczny i kachon. I zagraliśmy to tak, jak gdybyśmy gdybyśmy mieli zarejestrować tylko ten jeden raz. Więc, więc materiał jest zarejestrowany na, na tak zwaną setkę. Czyli nie można było tutaj mówić o żadnych pomyłkach, poprawkach. Tak, tak. Nie ma żadnej postprodukcji być potem, od początku. Tak. Nie, ma, nie ma tam potem tej, tej całej machiny, która Ulepsza dźwięk, prostuje, czyści yy, stroi i tak dalej. Więc to było bardzo, bardzo ciekawe przeżycie, aczkolwiek my jesteśmy nauczeni tego typu wyrazu i, i, i prezentowania swojej twórczości, ponieważ gramy bardzo dużo tego typu koncertów akustycznych, i, i to też takie wyjście naprzeciw naszym fanom, którzy yy, yy, którzy wychodząc właśnie z tego spotkania, na którym jest dużo też ciekawostek i anegdot z naszego dzieciństwa. No Chciałoby do... zabrać tą mu muzykę do domu. Do tego dzieciństwa <grym> chciałabym zaraz przejść, ale chciałabym, żebyś przypomniał naszym słuchaczom początki zespołu Pektus, bo nie od początku zespół był takim rodzinnym interesem, rodzinnym no to prawda, zespołem. To prawda. Zespół ym, założyłem w 2005 roku na, na studiach, w czasie... W czasie studenckim i ten skład kształtował się i klarował się na przestrzeni, na przestrzeni kilku lat. Aż w 2011 roku przyszedł właśnie czas na stworzenie czegoś unikalnego na skalę nawet Europy, bo z tego co się orientowaliśmy, drugiego takiego zespołu stworzonego z czterech braci i bliźniaków nie ma w Europie, więc tutaj duże wyzwanie dla nas, a jednocześnie, jednocześnie fajna, fajna zabawa. Relacjami, bo my też się siebie uczymy, prawda? Uczymy no, się jako, jako się. muzycy, ale uczymy się też jako, jako bracia, jako mężczyźni, którzy zakładają już własne rodziny i tak dalej. Więc to taka duża szkoła nasza życiowa. Ale to była Twoja inicjatywa, żeby zaprosić braci do zespołu? Tak, tak. To ja jestem najstarszy. Pierwszy wyfrunąłem z gniazda na studia muzyczne do Rzeszowa, do Instytutu Muzyki i tam moi bracia. Stanęli w pewnym momencie przed dylematem: czy pójść w stronę y, piłki nożnej, czyli zostać zawodowymi piłkarzami, czy pójść w stronę muzyczną i, e, i założyć y, mm, zespół muzyczny. Na szczęście wybrali tą drugą drogę. To... Kiedy był ten moment, to takie wydarzenie, kiedy przekonałeś się, że, że rzeczywiście to miało sens, że to był dobry wybór, że jako zespół jesteście zgrani tak dobrze jak w domu rodzinnym? To był moment, i wszyscy bracia to potwierdzą: to był moment, yy, kiedy wystąpiliśmy na 50. jubiluszowym festiwalu opolskim. I tam z piosenką Barcelona zdobyliśmy dwie y, super jedynki, to nagrody od publiczności za y, zespół roku i za piosenkę festiwalu. Więc y, ta nasza Barcelona przyniosła nam wtedy ogromne szczęście i wtedy poczuliśmy we czterech w zasadzie stojąc y, w amfiteatrze, że spełniło się nasze marzenie, ale też marzenie naszej mamy, która, y, no, która zawsze chciała nas zobaczyć. Na tej jednej scenie i, i, i grających, śpiewających. Ale Wasza mama wyobrażała sobie Was, jak byliście jeszcze mali, że będziecie muzykami? Tego chciała? Chciała, bardzo chciała, bo słyszała też, że mamy takie predyspozycje. Nie, nie, nie do końca zdawała sobie sprawę, że to aż tak daleko zajdzie. No ale gdzieś te marzenia warto realizować i, i, i my jesteśmy też takim przykładem, że z, mal, z malikiej miejscowości, ponieważ pochodzimy z Bogoniowic. To, to, to malutka wioska, e, można te swoje marzenia e, realizować i, i, i mówić, stać na scenie, mówić otwarcie o tych naszych relacjach, które budowaliśmy i nadal budujemy przez, przez te wszystkie lata, i też o wartościach, które przekazali nam rodzice, i, i, i chwalić się tym. E, mogę powiedzieć, że jesteśmy dumnym zespołem, że, że możemy łączyć właśnie. Te wartości i rodzinne, i muzyczne. Ja się zastanawiam, jak wy to robicie, a raczej jak właśnie rodzice to zrobili, bo wy spędzacie mnóstwo czasu razem, bo nie tylko razem tak. pracujecie, razem wyjeżdżacie na wakacje, Znale, razem sp tak, tak. spędzacie czas z całymi rodzinami. Mamy zespół e, piłkarski, też e, bardzo dużo uczęszczamy i, i, e, i bierzemy udział właśnie w koncertach charytatywnych, w turniejach piłkarskich, charytatywnych, pomagamy właśnie w ten sposób um, potrzebującym, więc no, staramy się być otwarci, ludźmi otwartymi, zarówno na scenie, jak i poza. A to, że oczywiście zdarzają się takie sytuacje w naszym zespole, powiedzmy, trudniejsze, tak? Czyli e... jednak konflikty w zespole tak się zdarzają. Oczywiście, że tak, no, bo to nie można tego rozdzielić e, całkowicie. E, w naszym przypadku, jeśli chodzi o zespół muzyczny, powiedzmy, firmę muzyczną, tak, i rodzinę. No tutaj wszystko się przenika, no i łączy, miesza, czasem rzeczywiście występuje to zmęczenie materiału. No, ale wypracowaliśmy sobie, na szczęście, taki system szybkiego reagowania i od razu przechodzimy do, do, do rozmowy, jeżeli ktoś coś do kogoś ma yy, do wyjaśnienia, że tak powiem, to, to bardzo szybko siadamy do stołu i, i, i rozmawiamy na ten temat. Czyli nie ma cichych dni? Nie ma. Czy wszyscy jako dzieci marzyliście o muzycznej karierze? Wiedzieliście, że muzyka to jest to, co chcecie robić? Znaczy, brat naszej babci założył bardzo dawno temu orkiestrę ochotniczej straży pożarnej. Ona działa do dzisiaj. I tam bracia w młodości też brali czynny udział, czyli grali. Natomiast w pewnym momencie trzech moich braci młodszych postanowiło zostać sportowcami i, i, i czynili ku temu kroki. Chcieli zostać po prostu piłkarzami i zdobywać stadiony świata. No ale nie da się robić dwóch rzeczy naraz, i trzeba było w pewnym momencie wybrać. Czy, czy, czy wszyscy idziemy w stronę właśnie zawodowego zajmowania się muzyką, czy właśnie w kierunku sportu, na szczęście właśnie po tylu latach już współpracy. Dziękuję wszystkim, że, że, że braciom, że zdecydowali się właśnie na tę muzyczną drogę. Na zakończenie chciałam zapytać o plany koncertowe poza granicami Polski, bo myślę, że jest to do, dosyć ważna informacja dla naszych słuchaczy. No, yy, bardzo, ob, obec, obecnie bardzo yy, mocno koncentrujemy się na promocji tego albumu, właśnie akustycznego. Yy, już są oczywiście zapytania z, yy, z Chicago, z Nowego Jorku yy, i z yy, Sydney. Być może dotrzemy w te miejsca właśnie z, z tym koncertem. Natomiast, natomiast w najbliższych miesiącach na pewno będzie, będziemy do Państwa przyjeżdżać z trasą akustyczną z Włodkiem Pawlikiem. Włodek jest tutaj naszym gościem na tym, na tym albumie i, i takie recitale będziemy, będziemy Państwu prezentować. Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność też koncertować w Chinach, więc też te, może te, ten kierunek też będzie kontynuowany. Więc zachęcam Państwa do, do zerkania na naszą stronę internetową oficjalną pektus.com.pl i na nasz fanpage, tam też są cały czas aktualne e, informacje koncertowe, ale też co u nas słychać, można się dowiedzieć. To dziękuję bardzo. Życzę powodzenia, jeżeli chodzi o koncerty zagraniczne w Polsce. Gratuluję płyty. Jest Naprawdę świetnie się słucha Włodek Pawlik. Tutaj swoim no, takim mocnym akcentem <grystępuje> występuje świetnie. Moj jako jedyny człowiek do tej pory w, 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 tutaj w, w kategorii jazzu zdobył Grammy w Stanach Zjednoczonych, więc naprawdę autorytet Tutaj nasz muzyczny, a przede wszystkim świetny człowiek. A, a propos jeszcze spotkań, to zapraszamy na początku czerwca do Moskwy, po, ponieważ jesteśmy reprezentantami takiej drużyny artystów polskich, a właśnie w Moskwie odbywają się mistrzostwa świata. Więc zapraszamy. Proszę Państwa, jak łączyć muzykę, sport, rodzinę? Mamy tutaj najlepszy przykład. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś Tomasz Szczepanik, czyli jedna czwarta zespołu Pectus. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Pozdrawiam wszystkich. słuchaczy.